To, co najważniejsze dla nas było w tamtym tygodniu już, to zabezpieczenie najpierw naszych podopiecznych, którym służymy na co dzień. To dom samotnej matki dziecka, to nasze schroniska dla osób bezdomnych, to nasza kuchnia, która codziennie wydaje posiłki i ochrona naszych pracowników, abyśmy mogli w tym trudnym czasie dla wszystkich służyć z pomocą każdego dnia. Właśnie poprzez wydawanie posiłków, poprzez wydawanie paczek żywnościowych. To jest cała ta troska codzienna. Zamówiliśmy również i maseczki ochronne, które przekazaliśmy na nasze ośrodki, ale też niektórzy księża z parafii zakupili takie maseczki ochronne, aby minimalizować to zagrożenie, abyśmy mogli robić to, co do nas należy, to znaczy przychodzić z pomocą również i w tych trudnych sytuacjach. Jeśli chodzi o nasze schroniska, to w tamtym tygodniu również zostały zakupione środki dezynfekcji. Nasi podopieczni wiedzą o tym, że trzeba po każdym skorzystaniu z różnych, czy to z łazienki, czy gdy wychodzą choćby na zewnątrz, umyć ręce, dbają o tą higienę. Dzieci z naszego ośrodka, Domu Samotnej Matki Dziecka, mają już zakaz wychodzenia też od tamtego tygodnia. Uczyliśmy matki, aby też nie kontaktowały się z nikim z zewnątrz. Wszystko to jest dla ich bezpieczeństwa. Również i nasze biuro dezynfekujemy wszystkie i klamki, i poręcze, czyli to, co trzeba robić na ten moment. Ale oczywiście w tej całej sytuacji nie zapominamy o tych, którzy przychodzą gdzieś do nas z zewnątrz, no właśnie, bezdomni, którzy sami sobie przecież nie poradzą i im przychodzimy też z tą konkretną pomocą w ramach tych możliwości, które mamy jako Caritas. To też zabezpieczenie naszych seniorów, choćby z programu Senior Plus, którym będziemy dostarczać ciepłe posiłki. Staramy się, aby minimalizować zagrożenie, a jednocześnie by pamiętać o tym, że jesteśmy posłani z miłosierdziem do drugiego człowieka. Odnośnie osób starszych, jest to ogólnopolska akcja Kromka Chleba dla seniora, bo w tym tygodniu miała odbyć się zbiórka żywności. Wiem, że zbiórka żywności została odwołana. Zostały wstrzymane również odbiory z żywności ze sklepów i w ten sposób zachęcamy Państwa, którzy chcieliby pomóc osobom starszym, aby wpłacili na nasze konto jakąś kwotę pieniężną, właśnie z takim hasłem kromka chleba dla sąsiada, a my w ten sposób będziemy mogli zakupić potrzebne produkty, a więc stworzyć taką paczkę żywnościową. Chyba że ktoś choćby też kupił zbyt dużo tych produktów w ostatnim tygodniu, a chciałby się nimi podzielić, albo wie, że obok niego mieszka osoba starsza, to właśnie do takich osób jest skierowana, żeby zapewnić, albo może poinformować nas, że jest taka osoba u nich, żebyśmy mogli takiej osobie przyjść z pomocą. Co do osób bezdomnych, czy tych, którzy codziennie przychodzą na zie, jest to taka nasza stała liczba osób, które przychodzą na obiad. Zobaczymy, jak będzie się ta sytuacja rozwijać. My jesteśmy gotowi, by być na tym froncie walki, by pomagać w ramach też naszej odpowiedzialności dla drugiego człowieka, bezpieczeństwa drugiego człowieka, ale też i poświęcenia dla drugiego człowieka.